Szanowni drodzy Państwo, dzień dobry. Kolejny film. Jesteśmy tym razem pod Mokrą, około 50 km od Częstochowy. O 9 rano znak sygnał do poszukiwań dał kierownik Tomasz. W trakcie poszukiwań można było natknąć się na fanty specjalne. To były monety specjalnymi nawiertami, które dawały możliwość zwycięstwa w konkursie, a do wygrania były detektory Amfibio, Legend i Garrett 150. Tu się wiary najechało. O 11 będzie ognicho. Wtedy kiełbaski. Pogoda jest super, jest ciepło i nie pada żaden opad, czy to śnieg, czy to deszcz. No, pierwszy fancik tutaj to kuleczka. No, wykopałem już masę śmieci. Z takich kolorków ciekawszych. To teraz takie coś. Mogłoby się zamykać, otwierać. Nie mam pojęcia, co to jest. Zapytam się później. Może ktoś będzie wiedział. Dobra, jest i pieniądz. Jest i pieniądz. Co to? 5 fenoli. Weimarskie. Tak. Tak? Zdecydowanie tak. 1924. O, Wituś na nowych laczach prezentuje się dużo lepiej. To jeszcze po wczorajszym mundialowaniu. Właśnie przyjechałem o godzinie 23 bodajże. Jeszcze sobie zdążyłem obejrzeć wieczór z mundialem. Kamada i Endo to są ludzie. Przerwa na mecz, Japonia, Costa Rica. Uznawani za głównych. I walczę, żeby uruchomić dron dla. Bo oczywiście problem. Nie chce działać. Nie są w stanie jeszcze dynamicznie. Amfibio już fajnie. Amfibio drugi. Proszę. Jest. Pierwsze miejsce. Ten już się tak ładnie nie otwiera. Gratuluję, żeby nie było. Jesteś na dziękuję każdym bardzo. Zdjęciu z tą czapką swoją też. Nikt nie robi zdjęcia? Ja robię to. Chwila. Jeszcze tą monetę. Mogę wejść. No. Tutaj Arek wygrał Amfibio. Bardzo fajny sprzęt i do wody się nadaje. Ja akurat lubię szukać w wodzie. I Amfibio daje radę. Tak samo zresztą jak Legend. Jarek, zwycięzcą Legenda, będziesz szukał w terenie czy w wodzie też? No, w terenie raczej. Zobaczymy w wodzie, co się może. Bo tak samo jak Amfibio, super sprzęt do wody. A Andrzej 150 trafił. I co trzeba było znaleźć, żeby wygrać tego garecika? No, monetę trzyma. Która? Dziurkami. Aha. A one wszystkie tak samo wyglądały? Nie, inne, każda inna chyba. No tu taka. No. Konkurs polegał na tym, że trzeba było trafić monety przewiercone. Z jednego domu, z jednego auta. Dwie nagrody. Rozwalili system. Wszyscy chłopie są tam jadą powoli. Na dzisiaj koniec poszukiwań w terenie. Ale chyba jeszcze pojadę do wody. Jezioro Poraj. Kuba Puszek mi polecił. Tam już ognisko. Nie wiem, czy jeszcze zajdę na kiełbachę, czy po prostu ogarnę coś po swojemu. A dzisiaj w miarę na dworzu, bo jak widzicie 6 stopni. To nie jest źle. Jestem w Miedźnie i mam tutaj żabkę i kebabownię. I chyba pójdę sobie na samo mięsko. Zalew Ostrowy, Biała Okrza. Tutaj jestem i tutaj jest miejsce, gdzie spędzę nockę. Mam kawałek dalej, jest
plaża, kąpielisko, gdzie kąpią się ludzie. Widziałem niestety tabliczkę zakaz kąpieli, nie wiem jaki to ma wpływ na fanty w wodzie, czy ludzie się kąpią, czy nie kąpią. Tam jest fajna wiatka, stoliki, ławeczki, można sobie posiedzieć. Generalnie jest ciepło, bo około 6 stopni, ale za chwilę będzie ciemno, za jakąś godzinę niecałą, więc ja te poszukiwania zacznę jutro rano. Jak widzicie, duży tutaj taki jakby parking, chociaż to nie jest parking, bo ten piach jest tak miękki, że by samochodem można było łatwo ugrzęznąć, a ja stoję sobie tu pod tymi wysokimi drzewami. Tu jest moje miejsce, tu się skitrałem. Ogląda sobie meczyk Belgia-Maroko 0-0 na razie, 65 minuta. Odpalam wybasto, bo robi się chłodno. Coś do jedzonka sobie zrobię. Ostatnio pokazywałem wam moją fantastyczną, przynośną toaletę. I tak, zapomniałem wam pokazać, że jeszcze jest przykrywka do tego hoboka. Przykrywka, hobok. Tu można sobie założyć siateczkę i wiecie co. Także jest przykrywka do hoboka. Fajny ten hobok. Przypomnę tylko, że trwa akcja Jesień z Odyńcami. Następny konkurs. W sumie dzisiaj jest losowanie, jeszcze zrobię live'a o tym, ale wrzucę ten film, który teraz oglądacie. Musicie odgadnąć hasło, które będzie was upoważniać do tego, aby wziąć udział w konkursie do wygrania 200 zł na zakupy w sklepie Odyńce. Musicie odgadnąć to hasło w tym filmie. To z pewnością utrudnia, ale też przy okazji mi sprawi, że film będzie miał więcej minut oglądalności, no bo trzeba będzie w którejś minucie wyhaczyć hasło. Fajne miejsce, zadaszone, ale śmieci oczywiście są. Tu jakieś na lewo ogniska palone, pełno butelek. No niestety nie jest tutaj jak na Litwie. Zwycięzca konkursu z 20 listopada nie zgłosił się po odbiór nagrody, zatem będę powtarzał losowanko, więc można powiedzieć, że w najbliższej przyszłości będą dwie osoby, które wygrają. Także warto jeszcze się starać. A to fajnie cieplutko. A, nie to co na dworzu. Chociaż nie jest aż tak źle, bo mrozu nie ma, ani śniegu nawet. O, prawie De Bruyne bramkę strzelił. Trzeba się jakoś umyć, ogarnąć i zabieram się za montaż tego odcinka. Maroko strzeliło Belgii. przypominam też, że 1,5% na zniżki na zakupy w sklepie Odyńcy na hasło Hylozaur. Właśnie po live'ie zwycięzcy wylosowani. To dostałem od Tomka, Tomi detektorysty. Pointerka, tylko zapomniałem na ten wyjazd kupić bateryjki 9V, ale sygnałów nie było za bardzo, także tym razem się nie przydał, ale za tydzień już będę używał, także dzięki serdeczne. Wysłał jeszcze ten telefon, co miał mi tutaj działać z pilotem do drona. Niestety tam Android się nie sprawdził. Polatane drondlem, udało się, dlatego że wsadziłem sobie tutaj patyczek między telefonem a ten uchwyt, no i połączyło się, ale to za każdym razem robić to samo, to jest po prostu głupie. Zwijam zabawkę i idę do wody. Okazuje się, że plaża jest po drugiej stronie zbiornika, raczej tam, bo tutaj same wędkarskie, właśnie jeden gościu też sobie właśnie wędkuje. No i nie ma typowego zejścia do kąpania, więc... No i zresztą zakaz kąpieli. No to jadę na drugą stronę. Jakieś 2 godzinki do wody i trzeba będzie wracać pomału na północ. A wracać trzeba będzie pomału, dlatego że mam szersze lacze w Vito niż były wcześniej. 195, teraz są 205. No i chyba od tego więcej ON-u wciąga. Myślę, że to ma wpływ.
tutaj plac zabaw i chyba to jest to miejsce, o którym mi mówił bodajże Marcin ze Śląskiej Grupy Detektorystów. Jademy Durś, pozdrawiam. I tutaj faktycznie jest kąpielisko, jest pomościk, ale wiatr strasznie wieje, zimno jak zaraza. Idę w woderki i trzeba sprawdzić. Tu mi się już podoba, bo tamto naprawdę nie miałem ochoty nawet wchodzić. Jest jakiś w ogóle większy ośrodek, widzę. Zadaszone jakieś tam grillowniki. Nie, tam akurat, no jest grill, łódki. Duży plac zabaw, pewnie jakieś pole namiotowe. W sezonie może być tu naprawdę sporo ludzi. W okolicy zresztą nie ma za dużo żadnych zbiorników wodnych, więc to może być ciekawie. Nie będę narzekał, że jest zimno, bo jest prawie zima, więc zimno musi być. Nikt mi nie każe też do wody wchodzić, ale ja już w gorszych warunkach do wody wchodziłem. Już na mnie woda zamarzała, pamiętam, w zatoce, normalnie w mrozie. A to wszystko jest kwestia ubioru. Ja jestem ubrany dzisiaj bardzo dobrze, jest ciepło mi generalnie w korpus, najgorzej w dłonie, bo nie mam rękawic neopremowych, ani nawet szmacianych, żeby je pod spód, pod te gumowe włożyć. Ale nie będę miał za często rąk zanurzonych w wodzie, no bo wchodzę po pas, no to jakoś idzie je trzymać na powierzchni. Z lewej do prawej, z lewej do prawej. Może coś się trafi. A cewkę mieć tak uwaloną, to też mi się często nie zdarza. Generalnie to z 20 sygnałów wykopanych z zrywki i kapsle. Na razie nic oprócz. I to może być podobnie zresztą. No i tak, no to kapsle na 13 nawet trochę poniszczone, znaczy skorodowane. I dlatego tak się dzieje. Zimno jednak w łapy, więc idę troszkę na bardziej płytką wodę. Kapsle, zrywki, no tego można było się spodziewać, ale chyba tutaj jest jeszcze takie zakole, tak. I może tutaj będzie ciekawiej. A wykopmy sobie wspólnie kapsle albo zrywkę. A co? Przeżyjcie to, co ja tu czuję. Szybko, bo cała bateria. Jest pierścionek, widziałem. Szybko, widzicie? Jest, pokażę w samochodzie go lepiej. Bateria już mi klęka, zobaczcie. To chyba jakiś kołowrotek. Potężny sygnał. Wejherowo. 5 godzin, 12 minut, 481 km. Lecimy. Ganie niczego. Wydawało się, że Gana, przepraszam, że Korea potrafi. Ej, ale zostawcie łapę w górę. Niech idą jakieś zasięgi. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Ja się z wami żegnam. Przypominam o konkursie Jesień z Odeńcami. Odgadnijcie hasło ukryte w treści tego filmu. No i oczywiście napiszcie go w komentarzu. Łapka w górę, subskrypcja kanału i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczyska.